naszym królem on nas zbawi. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Jest duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach. Głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsza Ewangelia jest na wiele wymiarów adwentowa. Pokazuje Jezusa, który przychodzi, wędruje po miastach i po wioskach. I co więcej, pokazuje Jezusa, który chce to swoje przyjście, adwent, zwielokrotnić. To znaczy, szuka ludzi, którzy mogą przyjść jakby w Jego imieniu, przynieść Jego obecność i przynieść Jego działanie, Jego misję. Zobaczcie, że pierwsze zdanie mówi o Jezusie, że nauczał, głosił i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A potem, kiedy Jezus ich posyła, to mówi, żeby nauczali, głosili, bliskie jest Królestwo Niebieskie, i żeby też przynosili ze sobą czyn: uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. Tak jak On przychodzi, głosi i czyni, działa, tak też wzywa uczniów, żeby głosili i działali. I nie cokolwiek, tylko żeby ten ich czyn był tak naprawdę czynem Jezusowym. Nikt z nas sam nie potrafi uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy. Ktoś potrafi? Nie mamy takich umiejętności. Ale Pan Jezus nam zleca swoją misję. Szuka ludzi, dzięki którym może przyjść do innych. Żeby ten adwent się zwielokrotniał, żeby ten adwent stawał się powszechny. Jezus chce przyjść do każdego i dlatego szuka nas. Chce przyjść także przez nas. Ważne jest zobaczyć
do kogo zamierza przyjść najpierw. Najpierw do tych, którzy poginęli z domu. Najpierw do tych, którzy poginęli z domu. Ten fragment Ewangelii dzisiaj, on jest taki trochę pocięty. Niektóre zdania zostały pominięte, żeby Ewangelia nie była za długa pewnie, ale tam Jezus mówi do 12, mówi najpierw, do kogo mają nie iść. Nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan. Nieraz ktoś czyta ten tekst, mówi zaraz, zaraz, przecież powiedział, że idźcie na cały świat. No tak, ale na cały świat to Pan Jezus mu posyła uczniów w 28 rozdziale Mateusza, a to jest 10. W 10 mówi, nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan, tylko idźcie do tych, którzy wam z domu poginęli. Nie. Czujecie? Bo w tym jest pewna logika Boża. Jak mamy zanieść obecność Jezusa, to komu najpierw? Będziecie szukać po świecie tych, którzy jeszcze nigdy o Jezusie nie słyszeli? Nie, najpierw Jezus mówi, rozejrzyjcie się wokół siebie. Są ci, którzy są naszymi domownikami. I nie wiedzą nic o Bogu. Dlaczego? Bo poginęli z domu. Bo są z domu rozproszeni. Bo są z domu rozproszeni. To jest bardzo mocne. Jezus mówi, jak nie potrafisz rozmawiać o mnie, jak nie potrafisz mnie przynieść do swojego domu, to nie wybieraj się na końce świata. Zacznij od domu. Oczywiście ten dom to jest szerokie pojęcie. To może być faktycznie dom, to znaczy moja rodzina. To może być dom, którym jest, dla wielu z nas domem jest praca, czasem bardziej niż dom, nie? Jesteśmy z duszpasterstwem mężczyzn, to jest, zdaje się, pewnie jeden z ich problemów. Jakby się dało, to mężczyzna pracuje na 4 etaty, nie? No dobrze, to w tej pracy też jest świat, w którym Jezus mógłby być, ale go nie ma nierzadko. Może być sąsiedztwo, może być cały świat naszych przyjaźni, koleżeństw. Pan Jezus mówi, najpierw mnie tam zanieś, najpierw tam spróbuj tych, o których byś mówił, to są moi domownicy, to są ludzie mi bliscy. Spróbuj ich najpierw otworzyć na przyjście Pana. Idźcie do owiec, które poginęły z domu. Kluczem do tego polecenia Jezusa jest Jego wzrok. To jest bardzo piękne. Jezus widział tłumy i widząc je, litował się nad nimi. To słowo litował to jest takie sobie. Nikt z nas nie lubi litości. Nie? Litość to jest takie słowo. Ale to greckie słowo, które tam jest, można by było przetłumaczyć, że był poruszony do samej głębi. Albo jeszcze inaczej, że wskutek tego, co widział, w nim się najgłębiej budziło miłosierdzie. Miłosierdzie. Nie? To jest... Zobaczcie, ile zależy od tego, w jaki sposób patrzę. Jeśli patrzę na kogoś, kto był i go nie ma, no bo właśnie zgubił się, bo poszedł sobie zupełnie gdzie indziej i jest w rozproszeniu, to mogę na niego patrzeć w taki sposób osądzający, potępiający, wykluczający,
albo mogę patrzeć na Niego wzrokiem Jezusowym, który jest wzrokiem miłosierdzia, które się rodzi z takiego dogłębnego poruszenia serca. To jest to, co papieże Soboru, Jan 23, papież Paweł VI mówili, że dzisiaj nasze podejście do świata, w którym żyjemy, to musi być podejście miłosiernego Samarytanina. I to był zwrot o 180 stopni, ponieważ to podejście wcześniejsze Kościoła przed Soborem było właśnie pełne ocen, osądu i wykluczenia. Nie? Odszedł od nas, no to ekskomunika. Nie należy do nas, jest poza. Wykluczyć, wyrzucić, postawić granice czytelnie. Paweł VI mówi, nie, jest coś, on nazwał to tym pięknym słowem paradygmat, czyli coś, co jest poniżej wszystkich dogmatów. Czyli jest jakaś fundamentalna postawa, na której dopiero potem są wszystkie dogmaty w Kościele. Jest paradygmat, coś, co jest wcześniejsze niż dogmaty, to jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Macie taki wzrok, jak widzicie tych, co poginęli z domu? Bo jak macie taki wzrok, to możecie wejść w ewangelizację w stosunku do nich. Bo to musi być ten sam motyw, który jest w Jezusie. Ten sam motyw, ten sam sposób. To się też kryje, nie wiem, czy się nie rozgadam, ale nie, spróbuję wylądować za chwilę. To się kryje też w tym słowie żniwo. Żniwo. Zawsze mnie w tym tekście to uderza, że Jezus, kiedy posyła nas do swoich, to posyła nas na żniwo. Bo to nie jest tak, że w tych ludziach wszystko jest wyzerowane. Tak? Był w kościele i poszedł. Nie widzieliśmy go w kościele przez 4 lata. To znaczy wszystko jest wytarte? Zniknęło? Nie, nieprawda. Nieprawda. Tam jest chrzest, tam jest łaska, tam jest doświadczenie wcześniejsze. I Jezus mówi, to ma wszelkie prawo teraz wydać owoce. Idźcie zebrać owoce tego, co było wcześniej. Idźcie na żniwo, nie wysyła na siew. Tam dawno było posiane. Tam dawno było posiane. Trzeba pomóc temu, co było posiane, objawić się, rosnąć. Tak, żeby przyniosło owoc, żniwować. Nie? To wszystko jest kwestia wzroku. Patrzysz na człowieka i widzisz w nim, tak, w tej chwili go nie ma w kościele. Był, nie ma go. Ale widzisz, co w nim Bóg zrobił do tej pory. Spodziewasz się tego, że to przyniesie owoce, że to wyda życie. Jesteś w służbie tego żniwa. A nie jesteś posłany do kogoś, żeby wszystko od nowa zaczynać, od zera. To nie ta misja. To nie ta misja. Dobrze, i ostatnie dwie rzeczy, bo można by było bardzo dużo. To jest taki tekst, na którym można oprzeć rekolekcje, podejrzewam, tygodniowe. Ale zobaczcie, jak Jezus mówi, żniwo wielkie, ale robotników mało. To pierwsze, co poleca, to jest proście, módlcie się, módlcie się. Nie. Dlatego nie ma większej radości jak 17 róż różeńców. Każda róża, 20 osób, 340 osób, które się modlą na różeńcu, dzień w dzień. Nie możecie nic lepszego robić. Znaczy, możecie jeszcze jedną rzecz zrobić lepszą, mianowicie namawiać sąsiadów, żeby stworzyli następną różę. Znaczy, jeśli, a zapewne tak, to, co robicie, was buduje, jesteście do tego przekonani, to potraficie też o tym dać świadectwo w taki sposób, że wciągniecie jeszcze innych.
nie? Że wciągniecie jeszcze inne. Pierwsza jest modlitwa. Przed jakimkolwiek konkretnym czynem, pierwszym czynem jest modlitwa. Biada wszystkim, którzy chcą ewangelizować, nie modląc się. To już trzeba się wtedy tylko bać. Jeśli się nie modlą, to już trzeba się tylko bać. Nie chcę tego długo drążyć, bo byśmy daleko mogli pójść. Naprawdę. To jest wielkie szczęście każdej wspólnoty, a już parafii szczególnie, jeśli w niej jest tyle osób, które się modlą. Bez tego nic w Kościele sensownego się nie wydarzy. Nic. Może się wydarzyć wiele rzeczy bezsensownych. Ale sensowne rzeczy rodzą się z modlitwy. Proście Pana żniwa. No i potem to już ostatnia myśl. Żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Tu są różne tłumaczenia. Jest też, aby posłał robotników na swoje żniwo. Ale tam jest takie greckie słowo ekbalo, ekbale. Znaczy tyle, co wygnać. Wygnać, wyrzucić. Proście Pana żniwa, żeby wyrzucił robotników na swoje żniwo. To jest bardzo ciekawe zdanie, bo ono pokazuje, jaka jest sytuacja. To nie jest tak, że Pan nie ma robotników, bo ich ma. Tylko im się nie chce wyjść do roboty. Nie patrzcie tylko na tę stronę. Jak macie lusterka, to sobie wyjmijcie i popatrzcie na siebie. Znaczy, nie żyjemy dzisiaj w Kościele, w którym tak, tu są ci, co nauczają, a tu są ci, którzy pokornie słuchają. Tak, tu są ci, którzy odpowiadają, a tu są ci, za których się odpowiada. No nie. Tak nie ma. Nie chcę mówić, że nie ma księży, których należałoby pogonić do roboty, bo są. W każdym pokoleniu mój cudowny patron, święty Grzegorz Wielki, tę Ewangelię tak komentował, że świat jest pełen kapłanów, tylko robotników nie ma. Znaczy bardzo chętnie bierzemy godność apostolską, ale roboty apostolskiej to już nie chcemy nawet małym palcem ruszyć. Tak komentował tę Ewangelię Grzegorz Wielki. Ale my, idąc w tym samym kluczu, kiedy rozpoznajemy dzisiaj, że wszyscy jesteśmy w Kościele wezwani do współodpowiedzialności, każdy na swoim miejscu, każdy w swoim powołaniu, to czytamy to w ten sposób, że Pan ma we wszystkich nas robotników, no ale prawda jest taka, że żebyśmy się ruszyli do tej ewangelizacji, to nas potrzebuje pognać do niej, wyrzucić, bo my stawiamy temu opór. I oczywiście, że to wyrzucenie, ono się nie odbędzie tak, że Pan Bóg weźmie kija i nas pogoni, bo nie ma kija. Nie ma kija. Całe to przynaglenie może w nas się zrodzić tylko od wnętrza, od środka. To przynaglenie może być tylko od środka. Kiedy odkrywasz, do czego cię Bóg wyposażył, jak cię obdarował, jak cię kocha i rozpoznajesz to wszystko w sobie i po prostu aż wstyd postawić temu tamę. I kiedy w tobie, w twoim wnętrzu uczy cię tak patrzeć, że widzisz czyjś dramat, że widzisz kogoś, kto potrzebuje miłosierdzia, miłości, która nie jest sprawiedliwa, tylko sięga o wiele dalej, jest o wiele bardziej hojna. Nie, jak masz sobie taki wzrok, no to jest ten moment, w którym Pan cię goni, nie? Wygania cię, wyrzuca cię do tej pracy. Wyrzuca. No nie jest tak, że Bóg nie ma robotników.
Wszyscy jesteśmy robotnikami tej winnicy, wszyscy po kolei. Tylko potrzebujemy przynaglenia i potrzebujemy je przyjąć, kiedy przychodzi. I nie bez powodu Jezus mówi, módlcie się o to, módlcie się o to, żeby ci, którzy są robotnikami, mówię, a każdy z nas nim jest, żeby odkryli to, tą gwałtowność Pana, kiedy nas posyła. Ta gwałtowność wynika z tego, że potrzeba jest aktualna, potrzeba jest teraz. Nie? Wszyscy patrzymy, oglądamy, co się dzieje w kościele, w naszych domach, wokół nas, w szkole, wszędzie. Nie? Wszyscy o tym mówią, wszyscy to komentują. Widzicie w tym potrzebę, która was angażuje? Już? No. To o tym była ta Ewangelia dzisiaj. To ja się będę modlił, żeby was Pan wyrzucił. Wstańmy, połączmy się w modlitwie wiernych.